Co może łączyć ze sobą prócz aktorstwa Angeliny Jolie, Nicolasa Cage'a i Lily Rose Depp? Nepotyzm, baby! Feels good to be a woman. Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Dzisiaj poruszymy taki temat bardziej popkulturowy niż takie, które zazwyczaj poruszam, ale chciałabym też i czasami o tym porozmawiać, bo nie wiem, czy Wy też tak macie, że ostatnimi czasy jakikolwiek film nie obejrzę, jakikolwiek serial nie obejrzę i spróbuję wyszukać obsadę sobie na Google, to nagle się okazuje: o, to ona jest córką tego i tamtej? O, to on jest synem sławnych producentów? Tak. Porozmawiamy o nepotyzmie w Hollywood i tak zwanych nepo babies, czyli właśnie dzieciach nepotyzmu. Czy Wy też byliście zdziwieni, kiedy wyszukaliście, kto gra Robin ze Stranger Things, bo myśleliście: wow, wschodząca gwiazdka, fajnie, że jej się udało, że takie nowe twarze wchodzą do Hollywood, a potem dowiedzieliście się, że jest córką Umy Thurman? Tak, tej Umy, która grała w Pulp Fiction czy w Kill Billu. Jej tatę też możecie kojarzyć z kilku filmów. Potem oglądacie Euforię i myślicie sobie: wow, nowa nieznana twarz grająca Lexi. Potem okazuje się, że jej mamą jest znana aktorka Leslie Mann, a ojcem producent filmowy. Swoją drogą, nawet sam twórca Euforii jest synem znanego reżysera i producenta filmowego, więc no nie zaczynał tak zupełnie od zera. Potem oglądacie sobie After i myślicie: dlaczego koleś, który teoretycznie powinien wyglądać jak Harry Styles, bo przecież to jest pierwowzór głównej postaci After, w ogóle go nie przypomina. A no tak, bo to jest Hero Fiennes Tiffin i nazwisko Fiennes nie pojawiło się tam bez powodu. Tak, jest on członkiem tej słynnej rodziny, a jego wujkiem jest sam Voldemort. Zresztą sam Hero Fiennes Tiffin grał małego Voldemorta w Harrym Potterze. Dobra, ale zacznijmy od początku. Czym jest nepotyzm? Nepotyzm, czyli z łacińskiego nepos, potomek, to faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przyznawaniu godności. Samo określenie ukształtowało się, kiedy ludzie zauważyli, że dziwnym trafem na godności kardynalskie i książęce wynoszeni są w większości członkowie rodzin papieskich. Dosłownie żadna branża nie jest wolna od nepotyzmu. Zaczyna się dosłownie od tego kolesia, który okazuje się jest kuzynem syna szefa, który dostał awans wcześniej niż ty, aż po naprawdę klany Bushów i Kennedych. Ale wiadomo, że Hollywood jest na pierwszych stronach gazet, więc to problem nepotyzmu właśnie u nich jest najbardziej nagłaśniany. Rączka rączkę myje, jak to się mówi. Niektórzy mogą być zdziwieni, kiedy przeczytają o krótkometrażowym filmie The Right Ways i nagle okazuje się, że reżyserką jest córka Stevena Spielberga, scenarzystą syn Stephena Kinga, a główną rolę dostał aktor, syn Shona Penna. Chcecie więcej przykładów? Powiedzcie, że chcecie, proszę, bo mam ich więcej, bo chyba znam drzewa genealogiczne wszystkich w Hollywood po researchu do tego filmu. Dakota Johnson, czyli nasza główna bohaterka na przykład 50 twarzy Greya, to córka Melanie Griffith, która zresztą sama jest córką ulubionej aktorki Hitchcocka, czyli T.P. Hedren. Emma Roberts? To nazwisko nie jest przypadkowe. Jej tatą jest oczywiście Eric Roberts, którego możecie na przykład kojarzyć z Mrocznego Rycerza, a jej ciocią nikt inny jak Julia Roberts. Nie wszyscy muszą wiedzieć, zwłaszcza ci z młodszego pokolenia, że ojcem Angeliny Jolie jest bardzo znany, utytułowany, no zdobywca Oscara, aktor John Voight. A Rashida Jones, którą możecie kojarzyć z komediowych hitów Parks and Rec albo The Office, jest córką Quincy'ego Jonesa, czyli jednego z najlepszych producentów muzycznych na świecie. To on był odpowiedzialny za Thrillera Michaela Jacksona. Wśród nepo babies mamy takie, o których wszyscy wiedzą, że są dziećmi nepotyzmu i w sumie przeszło to do porządku dziennego. Bo nikogo na tej liście nie dziwi. Lily Rose Depp, Lily Collins, Zoe Kravitz, Jaden i Willow Smith, czy nawet Miley Cyrus. Są tacy, którzy swoim sukcesem przyćmili poniekąd sukces rodziców. Jak George Clooney, rodzeństwo Gyllenhaal, albo na przykład Drew Barrymore. Chociaż nie wszyscy mogą się zgodzić ze mną w tej kwestii. I są też i tacy, przez których w ogóle ten film powstał, którzy celowo zatajają prawdę i woleliby, żebyście nie wiedzieli, że pochodzą ze sławnych rodzin. Nicolas Cage. Tak.
Nicolas Cage nie nazywa się Nicolas Cage. Na nazwisko ma Coppola. Jeżeli interesujecie się filmem, to nazwisko nie powinno być dla Was obce. Tak, jego wuj to słynny reżyser legendarnego Ojca Chrzestnego. Nicolas Cage celowo zmienił swoje imię, żeby nikt go nie kojarzył z jego słynną rodziną, żeby ludzie myśleli, że do wszystkiego doszedł sam. Niby tłumaczył się tym, że chodząc na castingi nie chciał, żeby ludzie wiedzieli, że jest z Coppoli i traktowali go tak samo. Ale wiecie, kto miał wiedzieć, ten zapewne wiedział. Zresztą klan Coppolich rozciąga swoje macki na całe Hollywood. Córka wspomnianego Francisa Forda Coppoli to Sofia Coppola, czyli reżyserka między innymi Między słowami oraz Marii Antoniny. Z Coppolich jest też Jason Schwartzman, choć jego nazwisko na to nie wskazuje, który występuje już chyba w prawie każdym filmie Wes Andersona. I teraz bardzo ważne. Choć dzieci nepotyzmu są praktycznie wszędzie, to nie oznacza, że nie mają talentu. To, że wymieniłam wszystkie te nazwiska, to nie znaczy, że uważam, że te osoby nie zasługują na sukces, czy że nie musiały pracować w ogóle na swoje nazwisko i swoją pozycję. Wśród tych ludzi, nawet większość, to są osoby, które mają jak największe predyspozycje, które dobrze, że są w tym Hollywood, bo tutaj jest ich miejsce i się w tym spełniają i robią dobrą robotę. Niemniej jednak, nie okłamujmy się, koneksje i kontakty, zwłaszcza w branży rozrywkowej, to jest klucz do sukcesu. Więc to, co mnie najbardziej denerwuje, to to, że niektórzy nie chcą się przyznać do tego, że mieli lepszy start, zamiast być po prostu szczerzy. Ja, uwierzcie, to jak bardzo znajomości się liczą, zauważyłam pracując w telewizji. Nie powiem nic więcej. Jeżeli chodzi o koneksje, to oczywiście musisz mieć talent, żeby złapać rolę, ale bardzo często osoby utalentowane, które nie mają znajomości, nie są nawet zapraszane na castingi, bo czytałam, że w Hollywood większość castingów to castingi prywatne i wiedzą o nich tylko ci, którzy mają wiedzieć. To znaczy najlepsi agenci, albo właśnie osoby znane w branży. Jeżeli jakimś cudem Twoja rodzina, Twoi rodzice, Twoi wujkowie, ktokolwiek kogo znasz, akurat należy do tej ścisłej grupy, to może Ci podpowiedzieć albo podpowiedzieć komuś, kto casting organizuje. Ej, weź pod uwagę moją siostrzenicę. I ten pierwszy krok, uwierzcie, jest najważniejszy. Bo co z tego, że masz talent, jeżeli nie masz go gdzie pokazać? A żeby wiedzieć, gdzie go pokazać, to musisz wiedzieć, do kogo zadzwonić lub napisać. I nawet ten numer telefonu, który dostajesz od kogoś bliskiego albo znajomego do kogoś wyżej, już jest ogromną przewagą nad tymi, którzy mogą pomarzyć o tym, żeby w ogóle dostać dane kontaktowe do jakiejś decyzyjnej osoby. Znam pewną osobę w polskim środowisku, która miała takie koneksje i na przykład kiedyś długo debatowaliśmy na ten temat, że kiedy rozmawiałam z tą osobą, to ona mi powiedziała: nie, 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 moje znajomości, moje nazwisko to nic mi nie pomogło, bo ja też musiałem zaczynać od zera i ja też musiałem przejść przez wszystkie szczeble, żeby znaleźć się tutaj, gdzie jest. Jak najbardziej, znów powtarzam, nie uważam, że osoby, które mają znajomości, nie muszą ciężko pracować na swoją pozycję. Ale podam przykład. Często piszecie do mnie, jak załapałam właśnie pracę w telewizji. Jak to się stało, że dostałam się tam na staż. Ja też zaczynałam od zupełnego zera, ale miałam przewagę pod tym względem, że wcześniej byłam w bitwie na głosy i miałam numery do ludzi, którzy pracowali w produkcji i to do nich się odezwałam z zapytaniem: hej, nie potrzebujecie kogoś do pomocy? I czy osoby, które nie mają bezpośredniego kontaktu do firmy produkcyjnej, żeby zapytać się, czy nie potrzebują właśnie kogoś do pomocy, nie zasługują na ten staż, nie zasługują na te praktyki? Nie. Bardzo często takie ogłoszenia o pracę nawet nie trafiają do publicznego obiegu, bo rozchodzą się szybko po znajomych znajomych. I ktoś, kto ma świetne predyspozycje do tej pracy, nawet nie dostanie szansy, żeby w niej zacząć. Dla niektórych to serio jest jeden telefon na zasadzie: hej, nie szukacie statysty do filmu, bo mój bratanek nudzi się w wakacje i muszę go jakoś wykopać z domu. Pamiętajmy, że zawsze z tyłu jest gdzieś osoba, która nie dostała szansy, która może być równie utalentowana, albo nawet bardziej utalentowana niż ta osoba, która dostała rolę z powodu swoich znajomości. Tak jak mówię, to nie oznacza, że te osoby nie są utalentowane. Ale to też nie oznacza, że te osoby, które tej roli nie dostały finalnie, też nie są utalentowane. Po prostu kiedy producenci filmowi mają wybrać kogoś na główną postać, albo nawet poboczną, i mają do wyboru kogoś, kogo nie znają i jest dopiero wschodzącą gwiazdą, albo kogoś, kto ma sławne nazwisko i albo ktoś z ich rodziny za nich ręczy, albo po prostu stwierdzają: o, to jest córka tego słynnego aktora, to pewnie ludzie przyjdą na film, żeby w ogóle zobaczyć, jak ona wygląda i czy ma talent, no to wybiorą tą drugą opcję. Coraz
rzadziej ostatnimi czasy słyszy się o takich prawdziwych historiach od zera do milionera w cudzysłowiu. Jak na przykład historia Sylwestra Stallona, który musiał sprzedać swojego psa, bo nie miał na jedzenie, bo nie chciał odpuścić swojego scenariusza do Rockiego i szukał zawzięcie kogoś, kto go w końcu kupi. Jakby co potem psa odkupił. Oczywiście dzieci nepotyzmu też nie mają łatwo, bo zawsze będą porównywani do słynnych członków swojej rodziny, albo będą musiały całe życie udowadniać, że zasługują na swój sukces. Trochę jest tak, że do tego nepotyzmu w Hollywood zwłaszcza musimy się przyzwyczaić, bo to jest niekończący się cykl. Wiecie, tak jak aktorka Billie Lourd jest córką Carrie Fisher, a Carrie Fisher jest córką Debbie Reynolds. Wykorzystywanie znajomości, networking, koneksje to jest stare jak świat i wykorzystywanie ich w sumie nie jest niczym złym, jeżeli mówimy o tym głośno i się po prostu do tego przyznajemy, a nie udajemy, że no ja mam sławnego rodzica, który ma wszystkie numery do wszystkich najważniejszych ludzi w Hollywood, ale ja z tego nie korzystałam, ja do wszystkiego doszłam sama, na pewno. Emma Roberts na przykład pisała: wiele osób mówi o nepotyzmie, ale moim zdaniem to niedorzeczne zarzuty. Brałam udział w castingach do wielu filmów i nie dostałam roli. Poza tym, może przez znajomości dostaniesz jedną rolę, ale nie 10. No i właśnie tu jest clue. Ta jedna rola sprawi, że już mogą ludzie dostrzec twój talent i to idzie do przodu, a wiele utalentowanych ludzi nawet nie dostanie tej jednej szansy, bo nie wie do kogo się odezwać. Jamie Lee Curtis, zapytana o nepotyzm, odpowiedziała na przykład tak. Kiedy wybierasz między dwoma aktorkami, z czego jednej matka to aktorka z Psychozy, to wybierzesz tą, która da większy rozgłos twojemu filmowi. Nigdy nie będę udawała, że doszłam do wszystkiego sama, że jestem prostą dziewczyną znikąd, której się udało. Zdecydowanie miałam ułatwiony start. I'm a product of nepotism. That's how I got it. You know, my dad, you know, he loved showbiz so much. Lloyd Bridges, you know, he wanted all his kids to get into it, you know. I o to chodzi. O szczerość. Dajcie znać w komentarzach, które dzieci nepotyzmu was najbardziej zdziwiły ostatnio, to znaczy kiedy googlaliście i okazało się, to są jego, jej rodzice? I w ogóle co sądzicie na ten temat? Wiecie jak uwielbiam nasze dyskusje w komentarzach. My widzimy się już za tydzień, subskrybujcie, lajkujcie, a jeżeli nie macie mnie dosyć, to na Parze Absurdu zaczęły pojawiać się codziennie odcinki od poniedziałku do piątku, żeby nie było. Więc jeżeli nie macie dosyć tych treści, to zapraszam tam. My widzimy się niedługo, buziaki, pa!